Nadio, moja wnuczko. Zapewne już się dowiedziałaś. Wyruszam do doliny, by zabić wiedźmę, Baba Jagę. Chcę pomścić twoją babcię. W naszej dolinie pojawili się uzbrojeni ludzie, którzy przylatują tu helikopterami. Nie wiem, czego chcą, ale wiem, że jeśli mam wyruszyć w drogę, to jest moja ostatnia szansa. Zasługujesz na to, by poznać prawdę, by dowiedzieć się dlaczego. Twój dziadek nie jest mądrym człowiekiem. Dzięki ciężkiej pracy stałem się dobrym człowiekiem ze względu na twoją babcię. Jednak nie zawsze tak było. Przybyłem z zachodu. Tam, nawet w małej wiosce, mieszkają tysiące ludzi. Byłem leniwym młodzieńcem i marzyłem o łatwym życiu. Dlatego wstąpiłem do partii, by zasiąść za wygodnym biurkiem w wielkim mieście. Jednak przysłano mnie tutaj, na koniec świata. Miałem nadzorować kobiety i mężczyzn przy pracy. Patrzeć, jak umierają tu z głodu. Miałem uczestniczyć w ich karze. Wiedziałem, że czynimy zło. Nie wiedziałem jednak, jak z nim walczyć. I wtedy spotkałem ją. Wystarczy tylko na dwie dawki. Muszę używać ich oszczędnie. Pierwszy kontakt z tubylcem w podeszłym wieku miał miejsce o 7.00. Z początku uznaliśmy, że bierze udział w ataku na obiekt, ale oddalił się, zmierzając w kierunku części kanionu nieoznaczonej na mapach. Otrzymaliśmy zgodę na podążanie za nim w bezpiecznej odległości, po czym natknęliśmy się na ruiny oraz inne interesujące ślady. Staramy się zachować spokój, jednak zdaje się, że dokonaliśmy ważnego odkrycia. Chyba zgarniemy premię za to znalezisko. Nadia, antidotum działa. Wszystko wygląda może nienormalnie, ale zupełnie inaczej niż poprzednim razem. Dobrze. Przyrządziłam własne antidotum. Starczy też dla dziadka, jeśli go znajdziemy. Idę do ciebie. Strachy na wróble, oczywiście. To nie może być to samo miejsce. Zgubiłam się tutaj. To ekwipunek trójcy. Coś tu nie gra. Zgubiliśmy staruszka, który wszedł do doliny. Zgubiliśmy Fischera. Zgubiliśmy Parkera. Po prostu zniknęli. Bez śladu. Nie wierzę już w to, co widzę. Mam przywidzenia. Widzę martwe ciała. I gorsze rzeczy. Poruszają się i są tak wielkie, że przesłaniają gwiazdy. Nie potrafię odróżnić przywidzeń od rzeczywistości. Nie jestem pewny, czy jest jeszcze jakaś rzeczywistość. Może winne są nasze oczy. Musimy się ich pozbyć. Ręce już mi się nie trzęsą. Zacznę od Bigginsa. Stój! Nie ruszaj się! Ostatnim razem musiałam przejść tuż obok niego. Nie widzę żadnych zwłok. Może wciąż żyje. Nadia, co wiesz o znajdujących się tu ruinach? Nawet nim zadomowiła się tu wiedźma, nasi ludzie unikali tej doliny. Założyciele budowali tam ołtarz, ale coś im się stało. Nikt z nas nie zapuścił się tu od pokoleń. Bądź ostrożna. Może twoje omamy nie były prawdziwe, ale to miejsce wciąż jest śmiertelnie niebezpieczne. Zwykłe wilki. No nie to.
Gdy poczucie winy związane z pracą w Gułagu stało się nie do zniesienia, zacząłem się buntować. Ukradziony śrubokręt, zawieruszone dokumenty, daremne starania, które nie mogły niczego naprawić. Pewnego dnia przyłapano mnie na głupiej, ryzykownej rzeczy. Twoja babcia, Serafima, odezwała się i wzięła winę na siebie. Bezlitośnie ją za to pobito, ale ja byłem uratowany. Gdy znalazłem odpowiedni moment, by jej podziękować, splunęła mi pod nogi i powiedziała, że zaryzykowałem życie nadaremnie. Rzuciła mi wyzwanie, bym zrobił coś więcej. Pod wieloma względami bardzo ją przypominasz, Nadiu. Z początku myślałem, że jest okrutna. Nie usłyszałem od niej słowa uznania za moje drobne przejawy nieposłuszeństwa. To miejsce, Gułag, wysysało z ludzi nadzieję i pożerało najdrobniejsze resztki godności. Powiedziała mi, że z każdym dniem, w którym nie podejmuję walki z tym stanem rzeczy z pełnym zaangażowaniem, ponoszę część winy za te okropności. Zażądała ode mnie uczciwości, bo wiedziała, że jestem w stanie podjąć to zobowiązanie. Nigdy wcześniej nie zaznałem od nikogo takiej życzliwości. Za to ją pokochałem. Ropa na ziemi. Oto i źródło magicznego ognia. Ciekawe, czy uda mi się przesunąć te platformy. Może udałoby się zaczepić linę na tym bloczku. Musi być jakiś inny sposób na zamocowanie tych platform. Może uda mi się połączyć je z tym słupkiem. Jest ciemno. Inni czają się gdzieś wokół. Słyszę, jak sapią. Przebłysk świadomości, ale czuję, że już się kończy. Zdarzają się coraz rzadziej. Jesteśmy chorzy. Zatruci. Coś jest nie tak. Nieważne. Zapomniałem, po co tu przyszliśmy. Zapomniałem, skąd przybyliśmy. Już prawie nie pamiętam, kim jestem. Jest tu ktoś jeszcze. Porusza się wśród nas, gdy pełzamy i szlochamy. Duch. Bogini. Demon. Szepcze. A my słuchamy. Słuchamy.
Może dałoby się to z czymś połączyć. Może mogę użyć jednej z tych lin, aby dostać się na górę. Lepiej stąd wiać. Jestem na górze, Nowy. Jestem tuż za tobą. Nie idź beze mnie. No proszę. Wiedźma używała wyciągu cały ten czas. Nawet usprawniła go nieco, ale nie sądzę, aby te liny wytrzymały dużo więcej kursów. Potrzebny jest tylko jeden. Dwa. Chciałabym wrócić. Prędzej czy później. Pociągnąć dźwignię na platformie. Może wtedy ruszymy.
Twoja wiedźma jest sprytna. Wszystko w tej dolinie urządzono tak, aby utrwalać mit o Baba Jadze, a pyłek kwiatowy dopełnia dzieła. Ostatnim razem, gdy widziałam ten wyciąg, wyglądał zupełnie inaczej. Co widziałaś? Dokładnie to, o czym mówi legenda. Domek na kurzych łapkach. Ale bez pyłku to tylko stara rudera. Przykro mi. Wierzyłam w opowieści dziadka. To Rosjanka. Ktoś, kto zna ten mit dobrze. Nadia, możliwe, że twój dziadek wie, kim ona jest. Mówiłaś, że był więźniem w Gułagu. Nie do końca. Dziadek był strażnikiem. To babcię więziono. Była wybitnym naukowcem. Sprowadzili ją do doliny, aby pomóc w badaniu czegoś w ruinach. Ale wtedy zjawiła się wiedźma. Dziadek nigdy sobie tego nie wybaczył. Zabicie wiedźmy nie przywróci życia twojej babci, ale rozumiem. Miejmy nadzieję, że dotrzemy do niego na czas. Nadia, chodź szybko! Nie. Nadia? Jak? To ten pyłek. Daj, ja to zrobię. Dziadku, słyszysz mnie? Próbowałem. Nie zdołałem jej uratować. Próbowałem. Już dobrze. Zostanę przy nim, Laro. Już czas. Została ci tylko jedna dawka. Użyj jej dobrze. Zdecydowaliśmy, że poczekamy, aż skończy się zima. Ukrywaliśmy zapasy, sporządzaliśmy mapy, planowaliśmy. Przydzieliłem ją do prac w barakach. Pomagała mi w wynajdywaniu sposobów na spowolnienie działania gułagu. Unieruchomienie dźwigu hydraulicznego sprawiało, że setki ludzi nie podjęło tego dnia pracy w kopalniach. Przecięcie przewodów w kilku ciężarówkach pozwalało wyeliminować dodatkowe prace zaplanowane na kolejny tydzień. Podejmowałem bardziej ryzykowne działania, jednak kiedy poznałem twoją babcię, nie mogłem już wrócić do życia w grzechu nieświadomości. Wiedzieliśmy, że dziecko utrudni nam ucieczkę. Ukrywała to tak długo, jak było to możliwe. I wtedy bez żadnego ostrzeżenia zabrali ją. Nasza córka została oddana opiekunce jednej z więźniarek, a Serafimę zabrano do doliny. Próbowałem ich powstrzymać, otwarcie z nimi walcząc. Stanąłem przed ciężarówką, gotowy zabić, by tylko ją ocalić. Było ich jednak zbyt wielu. Gdy odciągali mnie od samochodu, wykrzyczałem słowa pożegnania. Nie wiem, czy je usłyszała. Wiedźma musi być w środku. Nadeszła chwila prawdy. To ona. To zawsze była ona.
na skraju pola widzenia, w ciemności, zawsze gdzieś blisko. Ona jest powodem, dla którego tu przybyliśmy. Po prostu dotąd tego nie dostrzegaliśmy. Jest centrum świata. Potrafi sprawić, że mgła wiruje wokół nas, dławiąc nasze umysły. Potrafi dać nam świadomość. Wymówiła swoje imię Baba Jaga i nasze rany się zasklepiły. Kolejnym słowem znowu je otwarła. Jesteśmy nicością. Jesteśmy w jej władaniu. Zrobimy wszystko, co nam rozkaże. To nasze przeznaczenie. O Boże, co ona im zrobiła? Oddział Bravo. Brakujący żołnierze. Znalazłam ich. Nie. Muszę wziąć ostatnią dawkę antidotum. Ostatnia. Ancora de Aniate. Gdy umrzesz, również będziesz mi służyła.
Tego! Naprawdę, no dalej, do cholery! Kocza! Amen, agor! Ratunku!
Hera! Hera mora akome! Thank you.
mówił. Mówi, że to ona, Laro. Wiedźma to moja babcia. Ona żyje. Proszę, nie możesz. Może uda nam się do niej dotrzeć. Musimy spróbować. Zrobię, co w mojej mocy, ale musimy to zakończyć na to. Kocza! Tintera te! Amen, ago, teata! Presto! Oh,
Przestań. Dosyć. Wiem, kim jesteś. Boję się myśleć, co przeszłaś, aby utrzymać się przy życiu. Nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Już po wszystkim. Nie musisz żyć w ten sposób. Serafima. To ty. Ale ty umarłeś. Mówili, że nie żyjesz. Wszystko będzie z nią w porządku? Nie wiem, ale nie będzie łatwo dla żadnego z was. Każda rodzina ma problemy. Wiem. Dziękuję, Lara, za wszystko. Jeszcze trochę.